Ostatnie 4 lata poświęciłem na to, żeby piętnować uzależnienie od gier komputerowych i jednocześnie pokazywać, że gry komputerowe to również potrafi być całkiem fajny sposób spędzania wolnego czasu, czyli istnieje zarówno uzależnienie, jak i rozrywka. No ale powiem wam, drodzy gracze, że z tego... Fatality. To my się możemy już nie podźwignąć. Jak podaje Komputer Świat, kanadyjska kancelaria prawnicza Calyx Legal oskarża Epic Games za stworzenie maksymalnie uzależniającej gry, przeznaczonej przede wszystkim dla graczy niepełnoletnich. Firma prawnicza odwołuje się do pozwów dotyczących papierosów na przykład, gdzie koncerny tytoniowe muszą na opakowaniu ostrzec swojego użytkownika, że jest to produkt silnie uzależniający. No i co mnie właściwie, terapeucie, pozostaje powiedzieć? Tak, Fortnite uzależnia. Cała nasza branża o tym wiedziała od ładnych kilku lat i nic z tym kompletnie nie zrobiliśmy, nic, żadnego działania. Ja darłem się na każdym spotkaniu, na jakim tylko mogłem, na każdym jednym spotkaniu mówiłem o tym, że Fortnite uzależnia, że gry komputerowe potrafią uzależnić i teraz spadła na nas bomba i my się z tego, kochani gracze, nie podźwigniemy. Najgorsze jest to, że obecnie przy produkcji gier komputerowych pracują psycholodzy, którzy zajmują się angażowaniem graczy, żeby jak najbardziej gracz był zaangażowany w rozrywkę. I to jest straszne, bo jeżeli teraz będziemy chcieli powiedzieć, że gry komputerowe to rozrywka, że to jest skierowane tylko po to, żeby grać, że to gracze są winni temu, że to po prostu człowiek, który ma problemy, się uzależnia, to możemy to sobie wsadzić po prostu między wierszami, dlatego że w tym momencie, jeżeli psycholodzy się zajmują tym, żeby gra uzależniała jak najbardziej, no to mamy do czynienia po prostu z cyfrową kokainą. Teraz powiedzmy, że jesteśmy graczami, że gramy od wielkiego święta, że lubimy przyciąć w Call of Duty albo w Battlefielda. Nie, będziemy wszyscy wrzucani do jednego wora z Fortnite'owcami, z dzieciakami, dlatego że my, starsi gracze, nie potrafiliśmy w ogóle zwrócić na to uwagi. I ja już widzę te wywiady, do których się mnie zaprasza do telewizji, jak powiedzą, czy gry uzależniają, czy młodzi ludzie potrafią się uzależnić od gier komputerowych. I co ja będę miał powiedzieć w obronie gier komputerowych? Teraz ja mam pytanie do graczy. Co ja mam powiedzieć, jak mnie telewizja w tym momencie zaprosi, a dostaję co chwilę powiadomienia z telewizji, żebym przyjechał? Co ja mam powiedzieć, kiedy mnie spytają, czy gry komputerowe uzależniają, w jakim stopniu, czy czasem wszyscy gracze nie są uzależnieni? Niestety obawiam się, że bronienie branży gier komputerowej może bardzo szybko przekształcić nas w adwokatów diabła. No ale za to przygotowałem sobie kilka wytycznych, czego nie powinniśmy mówić, bo śledzę sobie dyskusje w internecie, celowo zwlekałem z nagraniem tego materiału. To nie tak, że po prostu nie miałem czasu. Czytałem sobie po kolei wszystkie argumenty, jakie wypowiadają gracze, jakie argumenty padają z ust dziennikarzy gamingowych, osób związanych z branżą gier komputerowych na pytanie, czy gry komputerowe uzależniają i jaki mają gracze na ten temat komentarz. I przygotowałem sobie kilka rzeczy, których, kochani gracze, nigdy nie rzucajcie, bo są to co przedstawię, to są argumenty inwalidzi i tego się nie rzuca, bo tylko dajecie amunicję przeciwnej stronie i tylko potwierdzacie tym samym, że gry potrafią uzależniać, więc od razu do sedna. Odpowiedzialność spoczywa tylko na rodzicach. No, odbijana piłeczka od lat. Rodzice są winni temu, że gry komputerowe są uzależniające, ale ja pragnę przytoczyć to, że naprawdę ciężko jest nadążyć za branżą gier komputerowych. Ja sam jestem terapeutą uzależnień. Śledzę na bieżąco branżę gier komputerowych, ale co z tego, skoro nie jestem w stanie śledzić wszystkiego? Przychodzę na spotkanie autorskie i nagle na spotkaniu autorskim dowiaduję się, że istnieje Brawl Stars, że obecnie młodzież już gra w Brawl Starsa, że Clash of Clans to jest już przeżytek, że mamy w tym momencie Brawl Stars. Większość graczy, podejrzewam, tych, którzy nie siedzą w mobilkach, czyli hardcore gamerów, jakbyśmy powiedzieli, lat 90., to w ogóle nie mają pojęcia o mobilkowych gierkach i w tym momencie też robią wielkie oczy, więc hardcore gamerzy, skoro wy robicie wielkie oczy, to co mają powiedzieć rodzice, którzy nie siedzą absolutnie w tej branży? Ale nawet jeżeli rodzice będą siedzieć w branży i będą dokładnie sprawdzać, w co gra młody człowiek i będą zabraniać mu tego GTA, będą zabraniać mu CS-a, będą ograniczać mu Fortnite'a, to co z tego, skoro on pójdzie do szkoły i tam spotyka 15 dzieciaków w własnej klasie, gdzie dzieciaki nie mają żadnej kontroli rodzicielskiej, bo co z tego, że jeden ma, skoro 15 nie ma kontroli rodzicielskiej żadnej przedstawionej i ta 15 gra w Fortnite'a, gra w CS-a, gra w GTA 5, zaczynają go pytać o te gry, on nie gra, bo mówi, nie, ja nie gram, rodzice mi zabraniają.
i zostaje wykluczony kompletnie społecznie w tym momencie. Jaką wy macie w tym momencie receptę, kochani gracze? Bardzo wielu graczy nie zdaje sobie sprawy, nawet tych starszych graczy nie zdaje sobie sprawy z wielu mechanik implementujących hazard, z wielu mechanik uzależniających, więc jeżeli gracze nie są tego świadomi, to rodzice również potrafią nie być świadomi, a tu pragnę zauważyć, że nie ma póki co znaczka PEGI mówiącego gra jest uzależniająca. Znaczek PEGI dotyczący mikropłatności dopiero gdzieś tam ma wejść w przyszłości, chyba 2020, jeśli dobrze pamiętam. Argument wobec rodziców. I rodzice są odpowiedzialni. Tak, zgadzam się, nic nie zdejmuje ich z odpowiedzialności i rodzicielski mam to w dupizm wobec dzieciaków naprawdę zaczyna mnie denerwować, ale my gracze niestety również dokładamy swoją cegiełkę ignorancji do tego zjawiska. Każdy twórca gry chce, żeby jego produkt wciągał jak najbardziej, no bo gry przecież takie są. Nie, to nie jest normalne, a już na pewno nie jest etyczne, żeby producent produktu miał na celu uzależnienie swojego konsumenta od swojego produktu. Jeżeli uzależniasz od czegoś drugą osobę, to jesteś w tym momencie dealerem, a twój produkt jest narkotykiem. To nie jest normalna metoda pozyskiwania klientów, naprawdę. To tak jakby ktoś powiedział, że narkotyki takie są, no bo przecież jak nie weźmiesz, to cię zaswędzi, no a tak już jest, takie jest życie. A uzależnieni od książek to już nikomu nie przeszkadzają. Biedni mole książkowi, no tak niszczą świat w tym momencie. Ich się nie czepiają, a nas graczy się czepiają. Chciałbym zauważyć, że w odróżnieniu od Fortnite'owca, mole książkowe nie trafiają na terapię, nie wściekają się w momencie, kiedy ktoś poprosi ich o pomoc, potrafią wytrzymać bez książki dzień, dwa, trzy albo tydzień, jeżeli będzie taka potrzeba i nie dochodzi do przemocy fizycznej, psychicznej wobec osoby, która w jakiś sposób zaczyna sprawować kontrolę nad książkami. Uzależnienie zresztą pojawia się dopiero w momencie, kiedy nasze zachowanie zaczyna szkodzić osobom w naszym otoczeniu i nam samym. Jeżeli nasze zachowanie dąży do destrukcji otoczenia lub autodestrukcji, to wtedy mamy do czynienia ze szkodliwym uzależnieniem. Bo oczywiście tu zaraz pojawi się argument kolejny. Wszystko uzależnia. No bo przecież od wszystkiego można się uzależnić. No uzależniacie powietrze. Jestem uzależniony od jedzenia. Jestem uzależniony od snu. W żaden jednak sposób nie rozwiązuje to problemu. To, że istnieje uzależnienie od czegokolwiek innego, że istnieje alkohol, że istnieją papierosy, narkotyki, nie zmienia faktu, że uzależnienie od gier komputerowych również istnieje i fakt istnienia alkoholizmu wcale nie zmniejsza skali uzależnień od gier komputerowych. Jeżeli zabierzemy mechaniki uzależniające, gry zrobią się nudne. Jeżeli zabierzesz element, który uzależnia w tym produkcie, to produkt nie będzie już dla mnie tak atrakcyjny. Tak działa narkotyk. No jeżeli musisz mieć ten narkotyk w produkcie, żeby ten produkt był satysfakcjonujący, to tak działa po prostu narkotyk. Tylko pragnę jednak zauważyć, że branża gier komputerowych istnieje dłużej niż 10 lat i jakoś 10-letnie, 15-letnie tytuły świetnie sobie radziły bez pay to win, albo mikropłatności, albo skrzynek hazardowych i jakoś potrafiły przetrwać. Wymagało to co prawda zbudowania pasjonującej fabuły w środku albo ciekawej mechaniki, bo hej, to było bardzo trudne, no ale jakoś dało radę, prawda? Jeszcze te parę lat temu, nie? A w ogóle to gry uczą. No tak, bo przecież gry komputerowe to skarbnica wiedzy, nauka angielskiego, nauka historii, nauka orientacji w terenie, refleksu, przyspieszone myślenie, strategiczne myślenie, cuda na kiju. Polecam obejrzeć naukowy bełkot, gdzie program ma blisko 30 minut i gościowi zajmuje 15 minut określenie konkretnego momentu, w którym my uczymy się w grach komputerowych i to jest fenomenalny program pokazujący, jak niewielki procent wszystkich graczy mieści się w tej grupie, która faktycznie uczy się dzięki grom komputerowym. Ale nadal, abstrahując kompletnie od tego, ile osób się uczy, załóżmy, nauczyłeś się perfekcyjnie angielskiego grając w CS-a i rosyjskiego przy okazji, też zdałeś na rozszerzenie angielski i rosyjski, masz certyfikat. I czy to w tym momencie w jakikolwiek sposób pokazuje, że uzależnienia od gier komputerowych nie ma?
że jest mniej szkodliwe z tego powodu? To, że ty nauczyłeś się angielskiego, znaczy, że te dzieciaki uzależnione od Fortnite'a są zdrowsze jakoś? To jest w ogóle tak absurdalny argument, jakby teraz branża alkoholowa zaczęła się chwalić. No dobra, jest alkoholizm, ale Hemingway był alkoholikiem, Stephen King był alkoholikiem, Charles Bukowski był alkoholikiem i stworzyli bardzo fajne książki, nawet na rauszu alkoholowym, więc chyba ten alkohol nie jest taki zły. Ja jakoś jestem normalny. Absolutna wisieneczka na torcie po prostu. No bo u mnie jakoś działało. Jak u mnie działa, to znaczy, że działa. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że definicja normalności jest całkowitym inwalidą, bo każdy dopasowuje normalność pod swój własny wzorzec i nawet na każdej sesji terapeutycznej zaczynamy od ustalenia, co według pacjenta jest normalnością. Bo dla jednej osoby normalnością jest picie piwa dzień w dzień, dla drugiej osoby normalnością jest uderzenie swojej żony, kiedy obiad jest zimny, dla innej osoby normalnością jest oglądanie Netflixa 3 godziny z rzędu. Normalność to jest całkowicie subiektywna opinia osoby, uspokajając, chcemy w ten sposób uspokoić swoje własne poczucie zagrożenia, czy coś się dzieje nie tak. Nie, ja zachowuję się normalnie, tak wygląda moja codzienna rutyna. Po drugie, to, że ty nie masz raka płuc, bo palisz papierosy dzień w dzień, nie znaczy, że rak płuc w ogóle nie istnieje i żaden palacz na świecie nie dostanie raka płuc. To, że ty się nie uzależniłeś od gier komputerowych, nie zmienia faktu, że ja uzależniłem się od gier komputerowych i nie zmienia faktu, że kilkadziesiąt milionów ludzi potrafiło się uzależnić od gier komputerowych i uzależnia się, może nie w tym momencie, bo Fortnite został wyłączony, ale uzależnia się do tej pory na grach podobnych do Fortnite'a, skierowanych zwłaszcza do najmłodszego widza. Aczkolwiek anegdotycznie mogę powiedzieć, że fenomenalnie to widać na weselu, jak jestem gdzieś na weselu i ktoś mnie spyta, a czym ty się zajmujesz? Jestem terapeutą uzależnień. I osoba, która narzuca największe tempo przy stole, te osoby, które najwięcej, najszybciej piją na weselu, to od razu uderzają do mnie w mańkę, że ja nie mam problemu z alkoholem, ale ja to tak od czasu do czasu tylko sobie napiję się, ale ja nie pytam, jeżeli na przykład sobie piwko otworzę wieczorem. Dobrze, ale wiesz, jak ciężki jakiś dzień był, no to piwko dwa, ale no czasami seteczkę sobie tam wypiję, gdzieś małpkę jakąś. Ja nie pytałem. Tak zależy. Ja to nie mam problemu żadnego z alkoholem. Podsumowując, rodzicom życzę cierpliwości i odwagi w tych trudnych czasach. Graczom życzę rozwagi i też odwagi w tych trudnych czasach. Wszystkim moim widzom życzę, żeby kupili sobie książkę Kosmiczne Bobry i Zemsta Księżycowej Szarańczy. A w ogóle dajcie znać w komentarzu, czy jak jest ten mikrofon założony tutaj, to czy lepiej brzmi w tym momencie dźwięk i czy bardzo przeszkadza wam, że ten mikrofon tutaj wystaje, bo jeszcze nie mam pomysłu, jak go ukryć. I dajcie znać, czy jeżeli mówię do mikrofonu takiego, to czy lepiej słychać, czy jest lepszy ten obraz, lepszy ten dźwięk. Dajcie koniecznie znać. Dzięki, trzymajcie się, cześć.